Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Pośle, z Pana wypowiedzi wynika, że nie wie Pan, o czym Pan mówi. W sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawił wszystkie te błędy, które popełniała koalicja PO-PSL. A podstawowy błąd wynikający nie wiem z czego, czy z głupoty, czy z gorszych przyczyn, polegał na tym, że likwidowaliście jednostki wojskowe, szczególnie na wschód od Wisły. Zapraszaliście agresora do tego, żeby do Polski wszedł. To była zdrada stanu. My te błędy naprawiliśmy. Wojsko Polskie jest z roku na rok liczniejsze, jest uzbrajane w nowoczesną broń i dzięki temu Polska jest bezpieczna. Dziękuję, panie premierze.